Cześć, tu Ernest! Witam was z nowego centrum w trybie kreatywnym, które powstało specjalnie z okazji nowego wydarzenia Fortnite. Jak już na pewno zauważyliście, jest ono w motywie piłki nożnej. A to dlatego, bo Fortnite ogłosił nowy turniej o tej tematyce, w którym do wygrania za darmo jest aż 10 skinów i 2 emotki. Do tego każdy z tych skinów ma 23 warianty. To praktycznie 230 skinów, ale po kolei. Piłka nożna powraca do Fortnite. Najpierw w 2018 roku wyszły klasyczne skiny piłkarzy z okazji Mistrzostw Świata. W Halloween 2019 roku na pole bitwy zawitali piłkarze zombie, a tym razem Fortnite nawiązał współpracę z legendarnym brazylijskim supergwiazdorem Pele, by wprowadzić do gry legendarny gest, którym świętował sukcesy 1282 razy podczas swojej wybitnej kariery. Ponadto w grze pojawiło się 10 różnych nowych strojów z 23 wzorami drużyn piłki nożnej. Na liście tych drużyn znajdziemy m.in. Manchester City, AC Milan, Juventus i nie tylko. Do tematu wzorów jeszcze wrócimy. Najpierw chciałbym was zapoznać z turniejami, jako iż są one pełne nagród. Więc tak, w regionie Europy w sumie odbędzie się 5 turniejów. Pierwszym z nich jest Pele Cup. Odbędzie się on już dzisiaj i będzie trwać od 18 do 21. To jest zwykły turniej solo, a system punktacji jest teraz na ekranie. Nie ma żadnych specjalnych broni czy zmian w rozgrywce. Całość powinna odbywać się na zasadach areny solo. Dla najlepszych graczy z turnieju zostały przygotowane wyjątkowe nagrody. W regionie Europy gracze, którzy zajmą miejsce od 1 do 3500, otrzymają przedwczesny dostęp do nowych piłkarzy. Wiem, że się powtarzam, ale to aż 10 skinów. Całkowicie za darmo. 10! Do szafek tych graczy trafi również cieszynka piłkarza Pele w postaci emotki, która teraz leci w tle. To nie wszystko, słuchajcie. 3 najlepszych graczy otrzyma koszulkę FC Santos z autografem Pele. To turniej numer 1. Poza nim zbliżają się jeszcze 4. I co ciekawe, jutro, czyli w czwartek, będą miały miejsce 4 turnieje naraz. Teraz uwaga. Zasady, punktacja i harmonogram tych turniejów są identyczne, ale nagrody zostały podzielone. W turniejach AS Roma, AC Milan i Inter Milan 100 najlepszych graczy otrzyma wszystkich nowych piłkarzy, czyli te 10 skinów. W turnieju Manchester City za to 100 najlepszych graczy otrzyma piłkarzy plus emotkę kiwania piłką. Wybór turnieju należy do każdego gracza z osobna. Choć wiadomo już, że najwięcej osób weźmie udział w turnieju Manchester City, z uwagi na to, że jest tam więcej nagród. Kolejna bardzo ważna uwaga. Do tych turniejów trzeba się zarejestrować. W opisie będzie link do oficjalnej strony Epic Games, na której da się zapisać do turnieju Manchester City, w którym do wygrania są skiny i emotka kiwania piłką. Aby móc się zapisać, trzeba posiadać konto Epic Games. Jeśli gracie na konsoli, to nie zapomnijcie połączyć swojego konta Epic Games z kontem konsoli w ustawieniach połączeń konta. Sytuacja wygląda podobnie w regionach amerykańskich. Tam jednak wyróżnione są amerykańskie drużyny. W oceanie są australijskie i tak dalej. To w sumie tyle z tych najważniejszych informacji na temat tego turnieju. Obie emotki oraz wszystkie skiny wejdą również do sklepu za fałdolce 23 stycznia. Każdy skin ma klasę epicką, co oznacza, że będą one po 1500 fałdolców. Dlatego warto spróbować je wygrać. Na koniec zostawiam was z prezentacją wszystkich 23 wzorów na 2 postaciach. Swoją drogą, to dajcie znać, który wzór podoba wam się najbardziej. Mi spodobał się ten wilków na samym końcu.
Jeśli interesuje Was prezentacja sześciusieńkich skinów z każdym ze wzorów, to w opisie będzie link do filmiku Firemonkiego, na którym pokazał wszystkie skiny. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bój się bojawym!